Ja już kawę mam przy sobie, także jestem na swój sposób przygotowany do drugiego odcinka mojej serii pod tytułem Wszystko gra, którą realizuję w ramach stypendium Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu. Dziś będzie taki chyba troszkę żywszy odcinek, a bohaterem będzie ten oto instrument. Zaprezentuję dwa utwory, w których wykorzystałem właśnie tamburę macedońską. Jeden utwór z luperem. I jeden utwór, do którego zaprosiłem dwóch kolegów. Będą też wirtualni goście, także zapraszam, można sobie jeszcze szybko coś do picia zrobić, zawołajcie znajomych. Oczywiście będę wdzięczny za udostępnienie mojego filmu. Polecam mój Facebook, YouTube'a, Instagrama, SoundClouda i tak dalej. No dobra, zaczynamy. Tambura macedońska, jak nazwa wskazuje, pochodzi z Macedonii. Jest to taki instrument, który bardzo często jest mylnie nazywany mandoliną, ukulele ze względu na to, że ma też cztery klucze, tak jak zazwyczaj ukulele, ale to nie jest ani mandolina, ani ukulele, to jest tambura macedońska, jak już powiedziałem. I są cztery struny, ale tak naprawdę są one ułożone w głosach. Mamy dwa dźwięki, D oraz A. I chodzi o to, że po dwie struny są na jeden dźwięk. Czyli tak naprawdę właściwie to jest taki dwustrunowy, dwugłosowy instrument. O wiele prostszy niż gitara i chyba dlatego właśnie bardzo go lubię. Jest to instrument bardzo uniwersalny. Generalnie on pasuje naprawdę do bardzo różnych klimatów i stylów muzycznych. Zanim zaprezentuję moje utwory, które na dzisiaj przygotowałem, chciałbym, żebyście wysłuchali fragmentu pewnego utworu. Albo mnie ptaszkowie po polu rozniesą. Albo mnie zabiją, sztuki porąbają, lecz prośbę uczynię, że ciebie kochołek. Utwór, który przed chwilą usłyszeliście, pochodzi z płyty Vox Ex Silesia, którą nagraliśmy wraz z Grzegorzem Płonką i kwartetem Altra Volta na początku 2019 roku. Jest to płyta, która zawiera śląskie utwory ludowe ze zbioru Juliusa Rogera. Jeśli ktoś z was chciałby posłuchać całej płyty, to w komentarzu poniżej będą odpowiednie linki. Zapraszam. Tuż przed końcem 2020 roku miałem wielką przyjemność zagrać koncert z Darkiem Malejonkiem, z Jerzym Mazolem, z Tomkiem Mackiewiczem oraz z Kacprem Popkiem. Koncert nazywał się Message z Syjonu, był transmitowany, on cały czas jest na YouTubie, można go zobaczyć. Też wrzucam w komentarzu pod spodem link do tego koncertu, zapraszam do obejrzenia w całości. A ja oczywiście chciałbym zaprezentować fragment koncertu, w którym właśnie wykorzystałem tamburę macedońską.
No dobra, to teraz mój solowy utwór. Utwór zagrany z looperem, czyli z takim urządzeniem, dzięki któremu mogę na żywo nagrywać to, co gram i dogrywać kolejne frazy. Oprócz tambury jest kahon, obsługiwany mechanizmem stopy oraz indyjskie janczary, które się nazywają gungru. I na zakończenie premiera, utwór, który ułożyłem dosłownie przedwczoraj. To znaczy, pierwszy motyw tego utworu to jest tak, że wpadł mi do głowy zaraz, jak wziąłem w ręce tamburę macedońską. Bardzo często jest tak, że jak jakiś nowy instrument do mnie trafia, to on mi przynosi jakąś melodię. Co to znaczy, że przynosi mi melodię? No biorę instrument, próbuję gdzieś tam jakieś dźwięki z niego wydobyć, no i pojawia się jakiś taki motyw. Pierwszy motyw, który zagrałem na danym instrumencie. I to właśnie ten utwór powstał na podstawie takiego motywu, który przyniosła mi tambura macedońska. A dosłownie przedwczoraj jeszcze dorobiłem bridge. No i tak jak już wspomniałem, zaprosiłem też dwóch kolegów do wspólnego wykonania tego utworu. Utwór na razie nie ma tytułu i o tym jeszcze za chwilkę porozmawiamy. Zapraszam do wysłuchania. A w utworze tym, oprócz tambury, pojawi się też instrument o podobnej nazwie, tamburica, pochodzący też z Bałkanów. To jest chorwacki instrument ludowy, trochę większy niż tambura macedońska. I oprócz tego będzie też taki nietypowy zestaw perkusyjny składający się z dwóch kahonów, no i oczywiście też tam jakieś talerze są perkusyjne. Talerze są ważne też w perkusji.
No tak, jak widać, basista zawsze jakiś taki bardziej wyluzowany i taką fajniejszą stylówę ma, nie? No i teraz właśnie chodzi o ten tytuł, nie? Na zakończenie dzisiejszego odcinka chciałbym ogłosić taki konkurs, w którym to was chcę poprosić o wymyślenie tytułu dla tego utworu. W wiadomości prywatnej przyślijcie do mnie propozycję, ta, która najbardziej mi się spodoba, zostanie przeze mnie nagrodzona. Aha, dziękuję wszystkim, którzy wzięli udział w poprzednim konkursie. 4 osoby podały prawidłowe odpowiedzi. Ja nie rozwiązuję tego konkursu, on jest cały czas otwarty. Jeśli ktoś chciałby jeszcze wziąć udział w konkursie, proszę obejrzeć pierwszy odcinek i też do mnie napisać prawidłową odpowiedź. A na następny odcinek zapraszam w czwartek 25 marca o godzinie 20. Ja przypominam, że po premierze moich odcinków na Facebooku zazwyczaj dzień później pojawiają się też na YouTubie. Zapraszam na wszystkie moje społecznościówki: Facebook, YouTube, Instagram, SoundCloud i bardzo będę wam wdzięczny za pomoc w promocji moich działań.